Halo, z tej strony Pedro i witam was na nowym, największym update'cie Mega w Mining Simulator 2. Dzisiaj pokażę, co się wam zmieniło i jak lepiej grać na tym update'cie. No i jeszcze dzisiaj rozdam wam nową legendę, która wypada raz na 8000 jajek. Dlatego oglądajcie odcinek do samego końca i się dowiecie, jak ją wygrać. No to widzowie, lecimy z odcinkiem. Pierwsze, co się zmieniło, to oczywiście rzucają nam się w oczy achievementy. Achievementy, które naprawdę są niektóre mega, ale to mega proste i dzięki czemu, widzowie, możemy zgarnąć naprawdę ogromne ilości gemów. Zobaczcie, jak się prezentują te nagrody za wykopanie 5 B-bloków. No dobra, to jest akurat ciężki achievement. Dostajemy aż 30 tysięcy gemów, a jeżeli chodzi o 500 milionów bloków, to już nie jest takim mega ciężkim achievementem. To jest aż 12,5 tysiąca gemów. Zobaczcie, widzowie, to co wam wszystko wczoraj w likach pokazywałem, dzisiaj się jak najbardziej sprawdziło. Zobaczcie, zagranie 10 godzin w tą grę dostajemy 4000 gemów, 25 godzin 9000 gemów, więc teraz jeszcze bardziej opłaca się, widzowie, zostawiać komputer na noc. Zobaczcie, jak się prezentują te achievementy. Jest to naprawdę mega, ale to mega przyjemna i fajna zmiana dla graczy free to play oraz dla graczy, którzy troszeczkę wydają robuxów ze względu na to, że są naprawdę mega niezłe nagrody. Gdy już mówimy, widzowie, o samych nagrodach, to zobaczcie, mamy tutaj buściki. Tak, dobrze widzicie, zostały wprowadzone buściki do gry. Gdy sobie klikniemy w shop, mamy tutaj new napisane i jak przejdziemy w zakładkę boost, to jak widzicie, są tutaj boosty. Mamy laki, który zwiększa nasze szczęście z jajek i crate'ów razy 1,25. Super laki, które zwiększa to szczęście razy 2. Omega laki, które zwiększa to razy 4. Big earner, który zwiększa nam kaskę razy 1,5 wydobytą. I super rich, który nam zwiększa kaskę wydobytą razy 2. Tylko niestety musicie, widzowie, z tym uważać i ja bym troszeczkę poczekał z oszczędzaniem tego. Dlaczego? Ponieważ, widzowie, zobaczcie, omega laki na 2 godziny kosztujesz 18 tysięcy gemów. To jest naprawdę mega, ale to mega dużo, tak? Jeżeli chodzi o inne boosty, no laki na 2 godziny 450 to nie jest duży koszt. Super laki 1600 jeszcze jest do przeżycia. Super Big Earner i Super Earner też są, widzę, w sensie Big Earner i Super Rich są też do przeżycia, ponieważ 2100 gemów na 2 godziny i 1400 gemów na 2 godziny to jest jeszcze do przeżycia. Ale jeżeli chodzi o mega laki, to akurat omega laki sobie, widzowie, oszczędzajcie, ponieważ zobaczcie, jaki ten boost jest drogi. 9500 na godzinę i 18000 na 2 godziny to jest akurat mega, mega, ale to mega, widzowie, drogo. Na razie jedyną opcją dostania tych boostów za darmo to są, tak jak mówiłem, achievementy. Jeszcze niestety nie znalazłem kolejnej drogi, ale jeżeli wy o jakiejś wiecie, to napiszcie mi o tym, widzowie, w komentarzach. Może z tych skrzynek z cave'ów to czasami wylatuje. Jeszcze tego niestety nie wiem, ponieważ jest to bardzo, ale to bardzo świeży update i jeżeli będę wiedział, to oczywiście wam powiem. Tutaj, widzowie, na spawnie nic, ale to nic się nie zmieniło. Jeżeli wejdziemy sobie w shop, zakładkę Rebirth Shop, to niestety nie dostaliśmy żadnego nowego kill-offa, żadnego nowego plecaka. Mega, ale to mega jest to smutna dla nas wiadomość. No cóż, widzowie, mówi się trudno. Lecimy dalej, gem enchant. Mamy, widzowie, nowy enchant, enchant lucky, którego jak go zmaksujemy, ja od razu po wejściu w ten update zmaksowałem ten enchant. Koszt wymaksowania tego enchantu to jest w granicach 15 tysięcy gemów, coś takiego. Wiem, że ostatni upgrade kosztuje 9,5 tysiąca, a pierwszy tylko i wyłącznie 500, więc mówię, w granicach 15 tysięcy jesteście w stanie wymaksować sobie ten lucky i tutaj nam zwiększa tak naprawdę z każdym poziomem o 5% nasze szczęście w jajkach i skrzynkach, dzięki czemu ja mam więcej tego szczęścia o 25%, więc jest to naprawdę mega okej wynik. Jak za to, że sobie możemy ten kupić permanentny enchant i tylko lucky się zmieniło, nic więcej tutaj, widzowie, ciekawego nie ma, tylko laki. Czy się opłaca go kupować, widzowie? I tak na początku się lepiej kupować Cheap Rebirth, potem Midasa, potem, widzowie, Companionship i potem dopiero laki, bo tak naprawdę, a jeszcze Permanent Layers przed tym, więc laki to nie jest jakiś mega dobry enchant. Polecam go sobie kupować w jednej z ostatnich kolejności, jak już kupujecie te enchanty, oczywiście z jajek, ale jak kupować enchanty, to już był poradnik na moim kanale. Mamy, widzowie, Mystery Egga, którego dzisiaj troszeczkę otworzymy, żeby wam pokazać, jak on, widzowie, działa. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj, to zobaczcie, jak się prezentują procenty na tapety. Ja je sobie troszeczkę pootwieram, otworzymy sobie, no nie wiem, tak żeby sobie zbić do po prostu zera moją końcóweczkę. Zobaczymy, czy coś mi wyleci, ale jak widzicie, widzę, ja tutaj mam auto delay, a nie powinno się tych petów otwierać z auto delaytem, ponieważ one nam się mogą po prostu zapisywać do indeksu, więc ja sobie to wszystko, te auto delayty powyłączam i tak, żeby mi zbiło do 190
98 tysięcy. Mogę, wow, jak to się szybko otwiera. Wow, czekajcie, jeżeli tak, nie da się już tego zbagować. I zobaczmy, mieliśmy jakiegoś Inferno Chesta, to było chyba na 4,5%, tak, widzę, na 4,5%, tak. Więc naprawdę mega, ale to mega przyjemnie. Ale te procenty są naprawdę mega niskie. 1 na 35 tysięcy. No widzowie, nie są to jakieś przyjemne te. Patrząc na to, że jeszcze dostajemy jakiegoś, wiecie o co chodzi, 5 gemów idzie na wydanie jednego jajka. Więc to jest, widzowie, naprawdę mega, ale to mega mało. Ale chociaż mówię, dostajemy pety do indeksu, więc jest to naprawdę też mega, ale to mega przyjemne. Ile już mamy tych gemów? Bo ja netto to, widzowie, nie patrzę. 110, dobra, więc jeszcze lecimy z tym openingiem. Jak coś trafię, to do was przyjdę. Jak nic nie trafię, to tak naprawdę nie będziecie mieli co oglądać. I ostatnie jajeczko, więc klikamy po prostu hedge i mamy równo 198 tysięcy. No musiałem to jajko otworzyć na odcinku. Niestety nic, widzę, mi się nie udało wydropić. Tak, jeżeli chodzi o peciki, to jakie w ogóle pety wydropiłem? To jest ten Inferno Mimic, który jest limitowany. I widzowie, tak, powiem wam, że będzie warto inwestować w te pety. Dlaczego? Ponieważ po update'cie, jak to jajko zniknie, to te pety automatycznie będą na wartości troszeczkę zyskiwały, więc w te pety będzie można inwestować z takich innych petów, więc to jest na pewno mega przyjemne. O kurczę, potrzebujemy aż tyle, myślałem, że tylko 4, no to tak, 4 to tylko na legendę. Jeżeli chodzi o nowe pety, o nowy świat, to zaraz wam to oczywiście wszystko, widzę, je pokazuję. Ale jeszcze przed tym, to mamy w shopie Sparkle Time Egg i teraz, widzę, wie, możemy się umówić tak, że co każde 1200 łapek w górę, ja w następnym odcinku kupię sobie jedno takie Sparkle Time Egg jajko, więc widzowie, zostawiajcie jak najwięcej łapek w górę. Powiadam cię, kumpli, że jest taka akcja. Mówię, co każde 1250 łapek w górę. Wiem, że powinienem to powiedzieć sobie na samym początku tego odcinka, ale też nie chcę kupować jakoś mega dużo tych jajek. Dlatego widzowie, zostawiajcie kciuka w górę, to będzie taka kolejna motywacja. A te pety w tym shopie są naprawdę mega, ale to mega przyjemnie, mega ładnie wyglądają. Zobaczymy, jakie będą miały statystyki. I jak widzicie, jest tych petów 9. Naprawdę są one, widzowie, cudowne. Jako ciekawostkę do tego update'u mogę wam powiedzieć, że jest rekordowa ilość graczy na Mining Simulatorze i jest to około 70 tysięcy graczy, więc gierka cały, widzowie, czas leci w górę. Może kiedyś dojdzie do popularności Pet Simulatora X-a? Nie wiem, zobaczymy to. Czas wam, widzowie, pokazać nowy świat i co się zmieniło w nowym świecie, ponieważ na to pewnie też wiele z was po prostu, widzowie, czeka. I jesteśmy tutaj i przede wszystkim mamy nową krainę Glitch Chasm i nowego cześcika, który nam daje aż 700 gemów, widzowie. 700 gemów to jest naprawdę mega, ale to mega przyjemna ilość. Tutaj oczywiście dostaliśmy dwa nowe jajka. Jak pewnie widzicie, też się inaczej pokazują procenty, jeżeli chodzi, widzowie, o po prostu wydropienie. Jak kiedyś tutaj była taka niska szansa procentowa, to teraz po prostu mamy, widzowie, 1 na 2220 jajek. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o procenty. I teraz jak to, widzowie, liczyć? Musicie sobie na kalkulatorze podzielić 1 przez 2220 i potem to pomnożyć razy 100 i będziecie mieli procentowo to, ile tak naprawdę macie procent na danego peta. Naprawdę mega przyjemnie, ale niestety wydaje mi się, że szanse na wydropienie tych petów są dużo, ale to dużo mniejsze, jeżeli chodzi o poprzednie update'y, więc to nie podoba mi się to jakoś mega, ale to mega mocno, ale no tak to niestety jest pokazane. To znaczy szanse są mniejsze ze względu na to, że właśnie się pojawiły te boosty i Mining Simulator myśli, że każdy zawsze będzie otwierał po prostu na tych boostach, ale one są, widzowie, na razie bardzo, ale to bardzo drogie. No i po prostu nie wiem, czy jest sens na tym update'cie sobie te boosty wykorzystywać, czy nie lepiej poczekać z tymi boostami na następny update. Oczywiście, widzowie, są tu dwa nowe jajka, jedno za 55 milionów, które tutaj widzicie, i drugie za 90 milionów. Tak szczerze, myślałem, widzowie, że te jajka będą dużo, ale to dużo tańsze. W sensie dużo droższe, przepraszam bardzo, ale są tanie, nie są jakieś mega drogie. Można je sobie otwierać, tylko że szanse na wydropienie tych petów są naprawdę mega, ale to mega niskie. A czy te statystyki tych petów powalają? No mówię, pokazywałem wam, widzowie, statystyki legendy, która się trafia 1 na 8 milionów. Ona jeszcze nie jest, widzowie, jak widzicie, wylewelowana, więc może dojdzie do takiego poziomu tej komety, chociaż wątpię, no ale możemy zobaczyć. Na pewno, jeżeli chodzi o tego cybernetycznego boosta, to jak najbardziej dojdzie. Jeżeli chodzi o tej legendy 1 na 2000, to tak ona się prezentuje, a tej 1 na 40 tysięcy to jeszcze, widzowie, niestety nie wydropiłem. Ja na pewno nagram taki odcinek, jak to jest, jeżeli chodzi o godzinę otwierania jajek bez boostów i godzinę otwierania jajek z boostami, tak żebyście sobie mogli porównać, czy warto, czy nie warto jest
sobie widzowie oczywiście to dorzucać. Jeżeli chodzi o tutaj w stulsach, nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o plecak, też się nic nie zmieniło. Widzowie, ja bym do Mining Simulatora napisał, żeby te boosty też nam wydropywało z tych skrzynek, no nie? Albo z tych po prostu skrzynek z cave'ów, albo po prostu widzowie z tych skrzynek. No ponieważ widzowie, no mega, ale to mega mało jest szans na to, że wydropimy tego po prostu sobie buścika. No nowych petów w tym update'cie to naprawdę nie wiem widzowie ile jest, ponieważ tutaj mamy 7, to już mamy 14. Dodatkowo tutaj mamy, mieliśmy 9 w shopie, to już mamy na pewno 23 nowe pety. Czy coś się jeszcze widzę pojawiło? 23 nowe pety i jeszcze są chyba widzowie 4 limitowane pety, jeżeli chodzi o to jajko. My stare, czyli mamy 27 nowych petów, na szybko licząc, chociaż się mogłem oczywiście pomylić, ale prawie 30 nowych petów, widzowie. Jak na update, który się pojawia co tydzień, no to jest to naprawdę mega, ale to mega dużo. Niestety widzowie, nie udało wam się wygrać zakładu, ponieważ na wczorajszym live'ie założyłem się z wami, że jeżeli do dzisiaj do godziny 10 nie będzie update'u, to rozdam wam tutaj 500 robuxów. No ale no, jak widzicie, mi warto widzowie zaufać, update jak widzicie jest, tak jak mówiłem, pojawił się koło godziny północy. Tak się prezentuje nowa kraina, jest ona naprawdę mega, ale to mega przyzwoita, mega przeciętna, no nic tutaj specjalnego widzowie nie ma, no ale to jest widzowie tak o zrobione. I teraz, o jak widzicie, wytrzymałość bloków to jest 23 tysiące, ja ich niestety jeszcze widzowie nie one-shotuję, ale spokojnie, może za niedługo się to zmieni, będę musiał powymieniać pety, ponieważ widzowie, no nie jest to jakoś mega, ale to mega przyjemnie. I postaram się dla was znaleźć dwie nowe rudy, które na pewno macie na miniaturce, ale ja widzę, wam to oczywiście chcę znaleźć na odcinku. Pierwsza nowa ruda znaleziona, jest to oczywiście Starion 450 tysięcy, tak to się prezentuje, tak wygląda ta ruda, taka różowa, jest jakaś mega, ale to mega no fajne są te rudy, no nie powiem, że nie. Nowe rudy naprawdę robią wrażenie. I teraz jeszcze lecę szukać tej zielonej. No i mamy drugą tą rudę za 950 tysięcy. Jest to Glitchium. Naprawdę mega, ale to mega fajna i przyjemna ruda, więc ja już sobie mogę wychodzić oczywiście z tej kopalni, bo się pojawiły tylko dwie nowe tak naprawdę rudy, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o zarabianie kaski. Niestety ja nie one-shotuję widzowie tych stone'ów, dlatego dla mnie zarabianie tej kaski jest mega, ale to mega mozolne, ale takie 4 te, co ja mam, wystarczy mi w zupełności na jakiś opening, no nie wiem widzowie, tak naprawdę na ile wam to powiedzieć, nie wiem, może na 12 godzin, coś takiego, więc naprawdę mega, ale to mega dużo i na pewno sobie zostawię ten komputer AFK. Mamy widzowie też nowy przycisk, jeżeli sobie klikniemy na przykład Equip Best, czyli nam po prostu założy nasze najlepsze pety na dane świat, a jeżeli klikamy tutaj w ten iksik, to po prostu nam zdejmie wszystkie pety, co jest naprawdę mega, ale to mega dużym ułatwieniem i mega mi się to widzowie podoba. Jak podejdziemy sobie do jajka, to mamy auto delay i auto delay też został zmieniony, ponieważ tutaj mamy Easy Legendaries, który widzowie, nie wiem tak szczerze co robi. Według mnie Easy Legendaries to po prostu usuwa nam tą najprostszą, najzwyklejszą legendę tą, a po prostu te dwie legendy możemy sobie widzę wydropywać. Jeżeli chodzi o Enter Name, jeżeli sobie wpiszemy Enter Name jakieś po prostu legendy, albo nie wiem, jakiegoś epika czy coś takiego, to po prostu też tam to widzę będzie usuwało, no nie? Na przykład sobie znajdźmy jakąś prostą, ale to prostą nazwę z tego nowego jajeczka. Czekajcie, ja muszę sobie coś w ogóle na początku ten auto delay sobie wszystko wyłączymy, tak? Wszystko sobie wyłączymy i jaki pet tam wydropi? Jakie będzie, jakie... Hello Kitty, dobra. I teraz jeżeli sobie wejdziemy tutaj i wpiszemy Hello Kitty, Kitty, Hello Kitty, to po prostu widzowie teraz nie będziemy tego Hello Kitty tak naprawdę dostawać i to po prostu na tym widzowie polega, więc jest to naprawdę mega, ale to mega przyjemne i mega ułatwienie dla wszystkich graczy. Oczywiście widzowie, nowy indeks również się pojawił i zobaczcie, Mystery Egg, jeżeli wydropimy tego peta, to mamy zakończony ten indeks, naprawdę mega kozacko. No i oczywiście indeks, za który też pewnie widzowie będziemy dostawali mega, ale to mega dużo gemów. Tutaj im brakuje tylko jednego peta, jak widzicie, ale jest on naprawdę mega, ale to mega ciężki do wydropienia, ale może się go udać, oczywiście shiny, a w skinsach, no to nic się widzowie ciekawego tutaj niestety nie pojawiło. Wiadomo, że zostały poprawione jakieś błędy, bugi i tak dalej. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy glitch na teleport działa jeszcze, czy już nie działa. O, już widzę, że działa. Już widzę, że działa, tak, możemy się teleportować. Działa glitch na widzowie teleport, więc możecie go sobie jeszcze używać. Więc teleport jest naprawdę mega, ale to mega przydatnym game passem. W sumie to tej rudy mogłem tam widzowie tak szukać, a nie się po prostu skopywać, bo jak widzicie, tutaj jest na przykład
mega lata mega duży cave. Dobra, jak widzę, wygrać takiego holokorna, jest to banalnie, ale to banalnie proste. Musicie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem na moim kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu, widzowie, musicie napisać słowo update oraz wasz nickname z Robloxa, a losowanie będzie za około 3 dni od wyjścia tego odcinka. Dlatego naprawdę, widzowie, polecam wam bardzo serdecznie brać udział w tym konkursie. No i widzowie, co robić na tym update'cie, ponieważ to przez wielu na pewno będzie mega, ale to mega częste zadawanie pytanie. Widzowie, po prostu sobie powymieniajcie pety, ponieważ zobaczcie, jak się prezentują te pety. Są one naprawdę mega, ale to mega silniejsze. I polecam sobie wymieniać po prostu te pety, ponieważ tutaj będą mega, ale to mega broken. I jak sobie wymienicie te pety, jak już najlepsze na takie, jakie potraficie, lecicie na zwykły świat i po prostu robicie rebirfy. I ja tak naprawdę z tego update'u dostałem już około 100 000 gemów, więc jest to naprawdę mega, ale to mega dużo samych achievementów. No i oczywiście zajmijcie się, widzowie, achievementami, czyli otwierajcie jajka, nafarmcie sobie 5 B bloków, no i po prostu otwieracie jajka i robicie achievementy, w ostateczności jeszcze przy okazji robicie indeks. No i to tak naprawdę tyle z zajęć, co robisz na tym update'cie, ponieważ nie wydaje mi się, że coś innego warte jest po prostu, widzowie, robić. Pamiętajcie, że każdy 1200 łapek w górę to jest jeden Sparkle Time Egg w następnym odcinku, żebyście o tym pamiętali, bo naprawdę chciałbym chociaż jedno jajko sobie takie otworzyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, ale jeszcze go nie wyłączajcie, ponieważ mam dla was dwie bardzo, ale to bardzo ważne informacje. W opisie macie link do mojego Discorda, gdzie jest naprawdę mega, ale to mega dużo giveaway, oraz do mojej grupy na Robloxie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, siemano.